Po raz kolejny Muzeum Regionalne w Łukowie zaprosiło do udziału w warsztatach bożonarodzeniowych. Odbywały się one zarówno w muzeum, jak i w szkołach i przedszkolach. Prowadziła je Edyta Sak. Muzeum Regionalne w Łukowie po raz kolejny zaprosiło młodzież, dzieci i starsze osoby na warsztaty bożonarodzeniowe, na których pokazujemy starą technikę robienia ozdób na choinkę, ozdób z opłatka, kolorowego opłatka. Żeby zrobić taką ozdobę z opłatka, potrzebny jest kolorowy opłatek. W dzisiejszych czasach ten kolorowy opłatek nie dociera już do naszych domów, tylko biały. Ten kolorowy przeznaczony był dla zwierząt. Gospodyni robiła, po prostu cięła opłatek na małe paseczki i z tych pasków wyklejała różnego rodzaju gwiazdy czy bryły przestrzenne zwane światami. Taką gwiazdkę bardzo łatwo się robi, bo wystarczy tylko zwilżyć opłatek na języku. Fajne warsztaty, bo można języki wystawiać przez całe warsztaty. Zwilżamy na języku i sklejamy. Najpierw przeczytaliśmy opłatki, potem sklejaliśmy językiem i wyszły nam bardzo ładne gwiazdki. Co roku mamy bardzo dużo chętnych na takie warsztaty. Dużo warsztatów wyjazdowych. Około 1000 osób wzięło udział w warsztatach bożonarodzeniowych. Bardzo cieszymy się, że mamy tylu chętnych na nasze warsztaty, że dzieci chcą robić z nami takie gwiazdki, robić ozdoby choinkowe, bo niestety ta tradycja już zanika. Bardzo często te ozdoby na nasze choinki są niestety kupowane w sklepach, a choinka dużo, dużo ładniej wygląda, jak jest zrobiona, jak są zrobione ręcznie te ozdoby właśnie na choinkę.